Rozpoczynamy już drugi pojedynek w dzisiejszych rozgrywkach. Drugiego dnia Masters Coliseum 7 w dolnym prawym rogu bany z teamu Mr. Gaming. I z drugiej strony z teamu Dragon Kaizy Gaming mamy Hero. Fantastyczny Terran i fantastyczny Protoss. Mapa numer 1 to Oceanborn, jak widzimy. No i czas przekonać się, kto będzie w tej konfiguracji lepszy, kto fajnie otworzy dla siebie właśnie ten turniej, bo to jest ich pierwszy pojedynek oczywiście. Konkretna pula nagród, konkretne marzenia. Hero tak czasami kręci głową, jakby coś już mu nie wyszło. To dopiero druga minuta meczu. W ogóle zero zwiadu, zarówno Hero, jak i Banego. No i tutaj spodziewana barykada, Pylon Gateway, Cybercore. I raz akuracyjnie Hero zakalejkował zlota. Pytanie, czy tylko na chwilę, czy na dłuższy moment, bo czasami po prostu w ramach reakcji na eBay bloka robi się tego zlota, a potem anulujemy i robimy Nexusa, ale chyba ten zlota nie jest jakąś zmyłką, tylko faktycznie z tego co widzę chyba ma powstać. No dokładnie, zlota, pylon, proba, podoba mi się ta kolejność. Hero oczywiście w tym zagraniu może i ma zeloty, ale za to później ma drugi asymilator, więc trochę mniej gazu, no ale jemu chodzi o to, żeby zapewne teraz zaatakować zelotą i adeptką. Dobra, adeptka już ruszyła, jak widzimy. Link zagrany przez pana Hero, Robo Facility oczywiście też zagrane. A, tak się zastanawia Hero, czy rzucić się na tego Reapera, czy się nie rzucić. Czy bany zrzucił Sapaidi pod powietrza? Przyznam szczerze, nie zwrócił uwagi, ale zaraz zobaczymy na pewno. To było nawet trochę zabawne. Jakby zrzucił Sapaidi pod powietrza na etapie gry, gdzie dosłownie nic się jeszcze nie wydarzyło w sferze jakiejś walki, tylko po prostu aż ogarnie swojego builda. Tutaj Sapaidi pota nie widzę jeszcze. No i zobaczmy też przy okazji pierwszą presję. I dwie miny, i medivac, i lecimy. Dobra, trzecia baza oczywiście powolutku się kończy, tutaj dwie adeptki śmigają, jakieś dwie sentry, szarża, no i powoli, ale pewnie wszyscy działają.
Kurczę, myślałem, że w Medivaca przyceluję, ale chyba faktycznie mądrzej było miny rozwalać. No bo co ten Medivac? Ten Medivac nic nie zrobi, a trzeba jak najszybciej rozwalić miny, żeby wrócić do wydobycia. Rozwalenie Medivaca, no jest wartościowe, ale nie aż tak przesadnie i może czymś innym to uda się wyklikać. Adeptki wskoczyły. O, i Hiro teraz chyba nawet zobaczył, że jest trzecia baza banego, więc może minimalnie odetchnąć. Wie, że to raczej nie jest jakaś dwubazówka szalona, więc dostawia Forge'a. Bany oczywiście, presję i tak wykona. Supply bloku banego nawet duży. Może teraz supply z nieba znowu polecą jakieś. Tych wcześniejszych nie widziałem, szczerze mówiąc, także nie wiem. Trzeba by zobaczyć na replayu. Ale może stres. I się myli. Hiro też pylony kolejne tutaj, no widać, że zapomniał budować. Ma supply bloka. Trudna to sztuka budowania pylonów. Halucynacje, probek, żeby ściągnąć miny. Oż to Hiro. Cwaniaku jeden, ale nie. Żadna proba nie spełniła swojego założenia. Jak widzimy, sporo tutaj biegania, sporo przestawiania ma miejsce. Aha, no i uciekamy. No dobra, dobra, dobra. Klikane, 14 SCV-ek oczywiście rozpracowanych. No, tak w zasadzie to niby nic się nie stało. Nie było jakiejś, bym powiedział, bardzo, bardzo dużej batalii, a Hiro zdobywa drobną przewagę, przynajmniej w ekonomii. No, tak długo jak bany nie zrzuci mułów. O, witamy wszystkich na streamie, siema Bronx, siema Friday, siema ten. Skitrany jest, też Skitrany witamy. Dobra. Niby spokojnie, ale cały czas jeden błąd tak naprawdę dzieli, moim zdaniem, Protosa od nagłej porażki. Jakby się zagapiło właśnie tymi nawet stalkerami, to już byłoby bardzo krucho. Niesamowite, że Hiro tak po prostu biegnie z ratami przez środek mapy i teraz biega sobie do terana. No jak? Aha. No siema. Ja przyszedłem stracić akurat 8 zelotów czy 9 taką. Witamy. Buongiorno. Nie wiem, czasami te ruchy Hiro są dla mnie tak dziwne, ja ich nie rozumiem po prostu. Mi się wydają złe, głupie nawet, bym może nawet powiedział. Ale kliknął to kliknął. Może to jest to ryzyko, na które był gotów, poświęcenie 9 zlotów.
Na przykład to wyjście Hiro to dla mnie jest trochę szalone. Ale no dobra, podzielił się na dwie... A nie, przecież on widział tymi obserwerami, jednym obserwerem konkretnie tutaj na godzinie 6, że chyba może sobie pozwolić na jakieś takie rozdzielenie, bo... No ale też właśnie, nagle Teran się zbije w jedną grupę, jak ci wjedzie w ten skromny oddział jeden, no to jest problem. Nie wiem, dlaczego Hiro stoi tak, jak stoi na 12, o właśnie tutaj. No i oczywiście też na godzinie 9. Nie potrafię tego wam wytłumaczyć, dlaczego dla... jak... O! Oj, te kule. No i recall chyba musi użyć, tak? Aha, okej. Okay. Znaczy, to jest po prostu szalone. O, jeszcze stracił Kolosa i Disruptora. Czyli faktycznie nie za mocne to chyba jest. Ale naprawdę dawno, dawno... nie widziałem takiego ruchu Protossa. Stalkerów też całkiem dużo ma Hiro. Może nawet za dużo, ale zobaczymy. Kulki są grane, ulepszenia 3-3 zakolejkowane. Hiro nawet ma lekkie prowadzenie w sferze ulepszeń, co nie znaczy, że wygra potencjalną bitwę. Trochę go obił rywal. Fajny blink pod Ravena. No i wchodzimy. Jak to mawiał klasyk. Doskonale. Mamy base trade'a. Podoba mi się, że tak ze sobą walczyli tak intensywnie, tak zaciekle, że uznali, że dobra, to wymieniamy się bazami. I let's go. 13 minuta się zakończyła, ale już wiele więcej nie popracują. Na godzinie 3, jak widzimy, planetarka ze CV-kami. No i działamy. Turet, jak widać, atakowane i kolejne atakowane i lecimy dalej. Doskonale. I planetarka zniszczona. No dobra, budynki poniszczone. Wyścig w niszczeniu budynków uważam za chyba w miarę zremisowany, ale to zależy, jakby tam jeszcze podliczyć jakieś różne elemenciki. Natomiast jedno jest pewne, żaden z zawodników nie produkuje nic kolejnego w tej chwili. Najwyżej, no, muły sobie może zrzucić pany, bo ma supply blocka, Hiro też ma supply blocka, więc też nic nie wybuduje, jeżeli chodzi o jakieś jednostki. Ale budynki akurat mogłyby trochę pomóc. I widzimy, że nawet jakąś tam baterię mamy. Hiro na godzinie drugiej, więc będzie ciekawie. Hiro ma większy limit. Ale nie wszystkie jednostki są w jednym miejscu. A i recall będzie? No musi chyba nawet być. Używa go? Nie, będzie, nie będzie. Jak użyje, to nie będzie super baterii w walce. I to też nie jest taka mała sprawa. Jednak używa recalla. I walczcie. Decyduje się na te batalie bany, bo wie, że więcej, lepiej nie będzie. Hiro jeszcze ofensywny blink wykonuje. Kolos zniszczony, drugi za moment padnie. Te kolosy w zasadzie niewiele atakowały. A nie, drugi kolos przeżył. Przeżył i w ogóle dużo ma tego Hiro nadal. Obaj stopnieli w podobnym stopniu, a skoro Hiro miał więcej, no to góruje. Jeszcze ofensywny blink za Teranem, jak ja to szanuję. Nie no, miazga. Wow, to Hiro to wygra. Nice, GG. A w sumie pozytywnie zaskakuje, kiedy Protoss jednak zwycięża. No ale taka wymiana bazowa. Widać, że poszli po bandzie. No i lecimy. Kolejna mapa, kolejna szansa. W górnym prawym rogu bany, w dolnym lewym Hiro. Mapka Hekate to jest, jak tutaj można zawsze powiedzieć, polska mapa, ale moim zdaniem mapa, gdzie naprawdę można spokojnie, pasywnie grać, długo, dobrze się bronić. No i na pewno będzie próbował ten schemat obronny Hiro przełamać.
Czy w tych Chinach można mieć więcej niż jeden rodzaj fryzury? Znaczy, to są akurat Koreańczycy. No jakoś im się tak podoba, jakoś im się układa, jakoś tak to u nich działa. Ale tak, niektórzy mają trochę inną fryzurę. Co Rubany robi z rękami, czy jakieś zaklęcia? No czasami to jakaś tam presja, jakieś napięcie w nadgarstku może. Zlota śmiga na drugą stronę mapy. Będzie znowu presja. O! Blisko. Aj, zauważył. Najgorzej dla Hero. Jak jego zlota zostanie zauważony przez Reapera, to tak naprawdę nic nie może zrobić. Znaczy, no może by jedynie biec w kierunku Terrana, ale to czy to cokolwiek da, no. No tak, no niewiele, ale już jest adeptka. No i ona na momencik przedłuży żywotność. Zloty. No i, no i w sumie to się skończyło. Ej, Hero niewiele może tutaj zrobić. O, dwie SCV-ki jeszcze ciekawie wyciągnąć. Co Zelota wbiega. Mi się podoba jak gra Hero, jest taki kombinator alpejski. O, i kolejny slalom gigant. Zadeptkami on kliknął, to jacie! Jakie to było dobre! Aż ban się obruszył w kamerce, takie serio? Co to jest? Czemu na takie dziadostwo tyle tracę? Ale mega dobre to było, no. Jeszcze adeptki zostały. Jedna zdrowsza adeptka chroni tę aktualnie chorą. No niezły. To był ruch, jestem pod wrażeniem na pewno. Hero oczywiście już przechodzi w Blinka oraz Forgate Blink z Robo. Dobrze! Po ofensywie co robi Hero? No kolejną ofensywę. Nie zatrzymujemy się. Tylko do końca musi być atakowanym. Pięknie, Medivac oczywiście już śmiga na drugą stronę mapy, tutaj jak widzimy adeptki w natarciu. Z jednej strony ładnie Medivac wyciągnięty, ale zobaczmy jeszcze, co osiągnął miny. No dwie proby, no to w sumie tak normalnie. Po co on wykopuje te miny i tam jeszcze sieje ferment, żeby może tam Hero zużył jednego blinka więcej czy coś. Żeby pół sekundy później dobiegły adeptki do jego bazy. Ale faktycznie przy Forgate Blinku to każda sekunda jest na wagę złota. Hero, co to było? Oj, jest zasięg do Techlaba, natomiast Siege Tank nie ma zasięgu do Stalkerów. No teraz za blisko trochę podeszły, ale da się tak atakować Techlaba. Nice, no jakby to był Steampack. Byłby gigantyczny ruch. O nie! Hero celowo chyba tego Stalkera chciał poświęcić, żeby jeszcze było jedno uderzenie, żeby była szansa na zniszczenie Techlaba, ale jednak się nie udało. W naturalu koreańskiego Protossa autoturret. No, to jest całkiem udane autoturret. I lecimy. Yeah.
Doskonale. 23 CV. I ucieczka. Mi się jak Bany tam się szarpie za włosy z tyłu, bo już wie, że wygrana z Hiro tutaj jest prawie niemożliwa. Hiro tak skakał, tak kombinował, tak niewiarygodnie w sumie to porobił, że no nie ma bunkra, panie, no. Steampacka też nie ma, bo został zatrzymany, więc to był kolejny ruch, który powoduje, że Hiro może wszystko, a Bany nie może już nic, no. Także chyba pozamiatane. Bez Steampacka to nie robota. To już nie jest ta sama piechota. Jeszcze do pierwszych bazy mu stalkerami wlatuje, wykorzystuje wszystko, co może Hiro. Hiro absolutnie zdominował, no i to mi się uwielbia po prostu. Po pierwszym ataku, drugi atak, teraz jeszcze zloty, myślałem, że to stalkery będą. Atakuje, no i co, no spada liczba marinów, a jak spadnie liczba marinów, to już Bany nie ma, no Bany już teraz nawet nie ma żadnych argumentów, ani ekonomicznych, ani siłowych. Żadnych. O, stalkery jak atakują orbitale od razu, jak zauważył potencjał, to natychmiast się w to wczepił jak rozbitek w deskę. Jak mu zniszczy orbitala, to też jest koniec. No w sumie to i tak już jest chyba koniec. Hiro ma trzy bazy, ma kolosy w drodze, jest w ogóle daleko, daleko przed banem. No i gratulacje, no Hiro jak zwykle pokazuje, jak dużo można jeszcze z Protossa wycisnąć. Z cegły wodę wyciśnie. Well played. No, takie niebanalne tam było lustro za Hiro. I Hiro pierwszy wyłącza kamerkę, to on wygrywa ten konkurs. Takie szybkie 2-0 w porównaniu do poprzedniego meczu. Ale tak, bardzo ładne mikro i Hiro wygrywa. Co poklikał, to jego. A już za chwilę, Max Pack kontra Firefly.